Proszę Państwa, witam w kolejnym cykielu, tym razem cały cykiel wypełni Pan Michał Matuszczak, który mnie udelektował całą serią pytań podchwytliwych. I nawet to zwrócił na to uwagę. Szanowny Panie Stanisławie, mam niemało pytań, ale liczę, że odpowie Pan na wszystkie. No co mam robić? Można. Pierwsze pytanie. Dlaczego Pana zdaniem nie tylko politycy, ale i znaczna część polskiego społeczeństwa popiera rewolucyjne zadymy w innych krajach, jak obecnie na Białorusi czy wcześniej na Ukrainie, nie bacząc, czy to leży w interesie Polski, czy też nie? Przecież nawet gdyby Pan Łukaszenka był skończonym łajdakiem i tyranem, a Polska miała z tego korzyść, należałoby go popierać i wzmacniać. No ma Pan rację, ale no, to żeby tak postępować, to trzeba myśleć kategoriami interesu państwowego, zwłaszcza długofalowego, a bardzo wiele środowisk w Polsce jest takich, którym nienawiść do Rosji zastępuje polityczne myślenie, więc to myślę, że to jest taka przyczyna. Drugie pytanie. Czy zna Pan twórczość publicystyczną Lecha Jęczmyka? A jeżeli tak, jak ocenia Pan jego diagnozy dotyczące rozwoju cywilizacji i miejsca Polski we współczesnym świecie? No, czytałem parę publikacji Pana Lecha Jęczmyka, którego zresztą znam osobiście. Raczej on, jeśli dobrze pamiętam, to on raczej miał taką pesymistyczną wizję przyszłości cywilizacji, a tym samym tutaj pozycji Polski w świecie. Także nie była to lektura krzepiąca, mówiąc krótko, tak jak ją pamiętam, te rzeczy. Trzecie pytanie. Czy mógłby Pan wskazać znaczące osiągnięcia Polonii w ostatnich latach? Co według Pana poza pieniędzmi mogłoby pomóc organizacjom polonijnym realizować ich cele, na przykład skutecznie odkręcać fałszywą żydowską propagandę? Głównym mankamentem Polonii, jeśli można tak powiedzieć, zwłaszcza w Ameryce, to znaczy w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych, jest to, że ona nie jest zdolna do wytworzenia politycznego lobby w krajach swojego osiedlenia. Nie dlatego, żeby ci przedstawiciele Polonii byli jacyś nienormalni czy niedorozwinięci. Nie. To jest skutkiem oddziaływania agentury, co było bardziej zrozumiałe jeszcze za komuny, bo Polonia amerykańska, w ogóle zachodnia Polonia, była postrzegana jako taka formacja, że tak powiem, antykomunistyczna, więc agentura i placówki dyplomatyczne miały na celu, to jako podstawowe zadanie, rozbijanie tego, niedopuszczenie do tego, żeby do politycznej konsolidacji tych środowisk. No i to, mówię, za komuny było bardziej zrozumiałe niż później, bo ja pamiętam swoje zaskoczenie, kiedy przyjechałem pierwszy raz do Ameryki w 2007 roku i się przekonałem ze zdumieniem, że nic się nie zmieniło. Przypomnę taki epizod, bo to jest, z jednej strony on pokazuje, że jest możliwa polityczna konsolidacja, bo jak coś się stało, to znaczy, że jest możliwe. Kiedy Edward Moskal, przewodniczący, ówczesny prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej, zebrał pod petycją do Kongresu w sprawie przyjęcia Polski do NATO 9 milionów podpisów, no to była ilustracja tego, że przynajmniej wokół niektórych spraw jest możliwa konsolidacja Polonii i od razu wskazany został potencjał. No 9 milionów głosów to nikt w Stanach Zjednoczonych, żaden polityk nie może zlekceważyć. I co się wtedy stało? Ano wtedy Edward Moskal zaczął być atakowany za antysemityzm i ten atak wyszedł z Warszawy, z Ministerstwa Spraw Zagranicznych kierowanego przez profesora Bronisława Geremka. Dlaczego? Ano dlatego, że pan profesor Geremek myślał długofalowo. No po co polskie lobby w Stanach Zjednoczonych, jak jest tam już lobby żydowskie wpływowe? Tym bardziej, że rysuje się poważny konflikt interesów właśnie na tle roszczeń majątkowych. No to oczywiście po co? No i tak, także problemem Polonii to jest ta integracja polityczna, konsolidacja polityczna. Ja miałem pomysł, znaczy on nadal jest aktualny, żeby dokonać zmiany ordynacji wyborczej w Polsce i żeby usunąć takie zasady dyskryminujące Polaków mieszkających za granicą, znaczy obywateli polskich mieszkających za granicą, bo większość tych Polaków w Ameryce czy w Kanadzie to ma obywatelstwo polskie, oni są nadal obywatelami polskimi, często mają podwójne z reguły, ale to znaczy, że mają i polskie. Chodzi o to, żeby obywatele polscy mieszkający za granicą mogli wysuwać kandydatów własnych w wyborach do Sejmu. Na razie nie mogą, tylko muszą głosować na kandydatów wysuniętych przez kogoś innego w okręgu wyborczym Warszawa-Śródmieście. I od razu, jakby mieli wysuwać własnych kandydatów, to od razu pojawia się pytanie, no dobra, ale w jakim okręgu wyborczym? W związku z tym proponowałem, żeby okręgiem wyborczym takim właśnie był kontynent. Ameryka Północna, czyli Kanada i Stany Zjednoczone, jeden okręg wyborczy, Ameryka Południowa i Środkowa, drugi okręg wyborczy, Europa i Afryka, trzeci okręg wyborczy i Australia z Azją, czwarty okręg wyborczy. W każdym okręgu wyborczym można by było wysunąć kandydatury 4 posłów, czyli 16 posłów było wybrane. Dlaczego 16? Ano dlatego, że 15 posłów trzeba, żeby utworzyć klub poselski. Więc powstałby taki klub poselski, który tam rewolucji żadnej ustawodawczej nie byłby w stanie przeprowadzić i bardzo dobrze, dlatego że gdyby było ich na przykład 160, no to by mogli przeforsowywać jakieś ustawy, które by rodziły konsekwencje finansowe na przykład dla obywateli polskich mieszkających w Polsce, co by doprowadzało do bardzo niepotrzebnych napięć. Natomiast 16 no to nie byłoby w stanie takich rewolucji tutaj przeprowadzać, natomiast mogłoby pilnować, żeby Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Senat, który się opiekuje Polonią, żeby nie traktowali tej Polonii instrumentalnie, bo co oni robią? Senat ułatwia sobie zadanie, bierze jakiegoś tam jegomościa, który nikogo nie reprezentuje, mianuje go szefem Polonii świata, no i on im z ręki je, a to oni mówią, a to my tu jesteśmy właśnie, my tu organizujemy całą Polonię na świecie. No guzik, prawda? Więc żeby takich już praktyk nie było. Ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest co innego, że takich posłów trzeba było wybrać. Najpierw musiałby powstać jakiś komitet organizacyjny, żeby tam wysunąć te kandydatury, żeby ich zaprezentować, tych kandydatów tam na terenie amerykańskim, czy innym jakimś, australijskim, dajmy na to. No i to by wymagało pewnego minimum organizacyjnego. Musiałaby powstać organizacja, która by zbierała pieniądze, na to by się tym zajmowała i tak dalej. I jeśli tacy posłowie by zostali wybrani, to oni by chcieli być wybrani po raz drugi i już we własnym interesie pilnowaliby, żeby ta organizacja, która przyczyniła się do ich wyboru, żeby im się następnego dnia nie rozleciała. I to by było właśnie, to by był ten początek politycznej konsolidacji Polonii. Po 30 latach moglibyśmy mieć bardzo wpływowe polskie lobby polityczne we wszystkich krajach osiedlenia. No ale to trzeba by było to przeprowadzić na razie. Nawet konstytucji by nie trzeba było zmieniać, tylko ordynację wyborczą. 4. pytanie. Gdyby konsumpcja wysoko opodatkowanych artykułów, papierosy, alkohol, a ostatnio słodkości spadła, miałoby to nie tylko pozytywne skutki zdrowotne, ale też oddźwięk w postaci mniejszych wpływów do budżetu. Czy uważa pan, że taka forma ekonomicznego protestu na szeroką skalę jest możliwa? No, nie, wydaje mi się, że nie jest możliwa, bo wtedy by rząd opodatkował artykuły niezawierające cukru. No. Nie ma pan pojęcia, nie macie państwo pojęcia, jaka pomysłowość tutaj jest z rzędu. To zresztą Aleksy de Tocqueville napisał kiedyś, że nie ma takiego okrucieństwa ani takiej niesprawiedliwości, jakiej by się nie dopuścił rząd, kiedy braknie mu pieniędzy. No i to właśnie tak. Także nie ma co sobie tutaj zawracać głowy, że to dla zdrowotności i tak dalej. Chodzi o pieniądze, a nie o żadną zdrowotność. Piąte pytanie. Dlaczego pana zdaniem, podejrzeń wielu ludzi nie budzi fakt, że do promocji pandemii w niezależnych mediach głównego ścieku angażowani są ci sami celebryci, którzy nagłaśniali inne akcje o dużym zasięgu, wprowadzanie sodomii do szkół, kod i tak dalej. No, dlatego, że bardzo dużo ludzi to są ludzie mało spostrzegawczy, więc to nic dziwnego, że tego nie zauważają. Mało tego, większość ludzi, mimo że tam narzeka i psioczy i tak dalej, to tak naprawdę polega na tym, co usłyszy w telewizji. Wbrew pozorom mają do telewizji ogromne zaufanie. No a przy tym są mało spostrzegawczy, to na to niewiele można poradzić. I kolejne pytanie, szóste. Czy nie sądzi pan, że dzieła gatunku science fiction, na przykład antyutopie, nie tylko ostrzegają przed konsekwencjami wcielenia w życie pewnych ideologii, technologii, ale czasem niestety inspirują do złego, czy to polityków, czy naukowców? No, być może, że inspirują. Ja muszę powiedzieć, że nie byłem w duszy u żadnego polityka, ani u żadnego naukowca, więc nie wiem, co ich tam inspiruje. Jako człowiek wierzący uważam, że diabeł może ich inspirować, niekoniecznie ubrany, że tak powiem, w postać literatury science fiction. Ale owszem, literatura science fiction też może mieć takie walory inspirujące. Opamiętam takie opowiadanie Lema, taką nowelę Stanisława Lema, Bajka o trzech maszynach opowiadających Króla Genialona. I tam jest chyba w tych trzech maszynach, w tej bajce o trzech maszynach opowiadającym jest historia o zbóju Gębonie, który łaknął informacji i tak dalej, więc konstruktor Trull skonstruował mu demona drugiego rodzaju, który go faszerował wszystkimi informacjami, tak jak leci. Ekstrahował to z takich drgań atomowych tam w zjełczałym gazie. No i ten Gębon chłonął to, tam taśma papierowa się rozwijała, a on to chłonął i czytał różne opisy smaku piwa grzybkiem nadpsutego i tak dalej. Nie wiem, do czego mu to było potrzebne, aż wreszcie go ta taśma papierowa przysypała całkiem i w ten sposób zginął. To jest, moim zdaniem, ta przestroga powinna inspirować naszych bezpieczniaków, którzy tam zbierają różne dyrdy małe i niepotrzebne, a nie potrafią z tego zrobić użytku. Kolejne pytanie, siódme. Czy nie uważa pan, że myślący ludzie, chcąc ośmieszyć lewackie idee poprzez pokazanie ich absurdalnych konsekwencji, niechcący nie podsuwają lewakom pomysłów, na które ci sami by nie wpadli, a które mimo wszystko gotowi są zrealizować? No to jest właśnie prawo Lityńskiego. W latach 70. Jan Lityński, bo taka panowała wśród ówczesnych kołach opozycyjnych taka maniera, żeby właśnie rozmaite pomysły komuchów doprowadzać do absurdu. Jan Lityński przed tym przestrzegał. Mówi, nie mówcie tego głośno, bo jak oni usłyszą, to to zrobią. Także tu rzeczywiście trafną intuicję pan ma. Ósme pytanie. Widok, który wzruszył Fausta do wypowiedzenia słynnego "Chwilo, trwaj, jesteś piękna", to Holendrzy w pocie czoła usłyszający poldery. Czy pielęgnowanie w Niemcach podobnej wrażliwości mogło wpłynąć na ich stosunek do innych nacji prowadzący do wyzysku. Skąd takie różnice w rozumieniu podstawowych pojęć, np. piękna, między narodami funkcjonującymi w tym samym kręgu kulturowym? No, w tym samym kręgu kulturowym to może i tak, ale przynajmniej z pozoru by się tak zdawało, ale Feliks Koneczny twierdzi, że nie w tym samym kręgu cywilizacyjnym. Na przykład według niego Niemcy żyją w cywilizacji bizantyjskiej, a nie w cywilizacji łacińskiej, podczas kiedy Polska jest ukształtowana przez cywilizację łacińską. I dlatego, a według Konecznego, cywilizacje różnią się od siebie tak zwanym kwinkunksem, czyli pięciokrotnością. Chodzi o unikalny dla każdej z nich sposób postrzegania pięciu kategorii: dobra, prawdy, piękna, zdrowia i dobrobytu. Więc nic dziwnego, że tutaj, skoro Niemcy należą do cywilizacji bizantyjskiej, a Polska do cywilizacji łacińskiej, no to nic dziwnego, że sposób rozumienia piękna i innych kategorii jest odmienny. Czy podziela pan, dziewiąte pytanie, czy podziela pan pogląd, że etyka oparta na niezmiennych zasadach moralnych przestała wyznaczać kierunek rozwoju nauki, więc nauka straciła swój podstawowy cel, czyli powiększanie obszaru dobra w świecie i czynienie życia znośniejszym, a nawet przyjemnym? No, nie wydaje mi się, że celem nauki powinno być powiększanie obszaru dobra w świecie czy czynienie życia przyjemniejszym, bo to, co komu sprawia przyjemność, to nie jest takie oczywiste. Na przykład masochiście sprawia przyjemność, jak jest dręczony przez sadystę, a sadyście no i to trudno nazwać to, te sprzęgnięte przyjemności, trudno nazwać powiększaniem obszaru dobra we wszechświecie. Celem nauki jest odkrycie, jak świat jest zbudowany, jak funkcjonuje, a czy ta wiedza zostanie spożytkowana na rzecz powiększania obszaru dobra w świecie, czy nie, to już od naukowców nie zależy, tylko od tych, którzy rezultaty ich pracy będą wykorzystywali. No, dobrym przykładem jest bomba atomowa. Przecież no, odkryto tam pierwiastki promieniotwórcze, promieniotwórczość i tak dalej. Nasza Maria Skłodowska-Curie miała tutaj swój udział. No to, ale ona, nie wiem, czy zależało jej na tym, żeby wyprodukować bombę atomową. To byli trochę inni ludzie. Pamiętam, kiedyś czytałem o Marii Skłodowskiej-Curie, takie wspomnienie, że kiedy oni wykryli właściwie, bo to trudno powiedzieć, że to wyprodukowali, tylko odkryli pierwiastek rad, no to jakaś amerykańska, bardzo bogata agencja chciała im to opatentować i bardzo dobrze zapłacić. Dzisiaj być może większość naukowców by na to poszła, ale to wtedy jeszcze inne zasady panowały i Maria Skłodowska-Curie powiedziała, że nie, że ona tylko to odkryła. Ona nie wyprodukowała tego pierwiastka, ona go tylko odkryła, więc nie może ani go opatentować, ani brać za to pieniędzy, więc to tacy to byli ludzie. No ale teraz chyba też są tacy. Natomiast bardzo wielu naukowców się korumpuje i, że tak powiem, uzasadnia tezy, których pragnie uzasadnienia ten, kto granty daje, czyli jakiś worek złota. No to niedobrze, ale mam nadzieję, że taka uczciwość i poszukiwanie prawdy z nauki nigdy nie zostanie wyrugowane i tym optymistycznym akcentem kończę ten cykiel.